Pakt uczciwości to umowa pomiędzy wykonawcą zamawiającym a obserwatorem społecznym. Strony deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami. Gwarantem tego jest obserwator społeczny, którym może być na przykład organizacja pozarządowa. Właśnie taki pakt jest realizowany w Polsce od 2016 roku. Na czym polega? Jak wygląda taka umowa? Czy przez 4 lata jego realizacji zmieniło się coś w polskich zamówieniach publicznych? Zapraszamy do posłuchania podcastu, w którym na te wszystkie pytania odpowiadają Grzegorz Makowski i Marcin Waszak z Fundacji imienia Stefana Batorego. Od 2016 roku zajmujecie się w Fundacji Batorego wdrażaniem pilotażu Paktu Uczciwości. I może powiedzcie, po co takie narzędzie jest, jak Pakt Uczciwości, czy przepisy prawa nie wystarczają, żeby w jakiś sposób monitorować zamówienia publiczne? To ja może powiem coś o historii, po co takie narzędzie jest, bo też nawiązując do drugiej części pytania, czy prawo wszystkiego nie gwarantuje tutaj, no nigdy nie jest tak, że prawo wszystko reguluje. Zawsze jest miejsce na interpretacje, na lepsze lub gorsze wykonanie tego prawa. No podobnie z prawem zamówień publicznych i nawet w takich bardzo skomplikowanych systemach prawnych jak europejski czy polski system prawa zamówień publicznych, to tam zawsze jest miejsce na to, żeby jakby lepiej lub gorzej te przepisy stosować. No ale od pewnego czasu, tak mniej więcej od 5-7 lat, no interesuje się tym Komisja Europejska, ponieważ też w Europie sporo tej korupcji w zamówieniach publicznych jest. Szacuje się nawet, że to może rok do roku kosztować całą wspólnotę nawet 2 miliardy euro. To są oczywiście bardzo takie zgrubne szacunki. Przy rynku zamówień publicznych wartym 120 miliardów euro. No niby to nie jest dużo, ale jednak 2 miliardy euro piechotą nie chodzą. No i komisja szuka takich rozwiązań, bo komisja wszystkiego z Brukseli nie sprawdzi, nie obejrzy, jednak to jest zdecentralizowany system, żeby no, zachęcić obywateli też do patrzenia na to, jak ich pieniądze pochodzące z funduszy unijnych, ale jednak z ich podatków ostatecznie są wydawane przez ten system zamówień publicznych. To ja może dodam do tego, że ta sfera niedopowiedziana w prawie zamówień publicznych, ona jest bardzo szeroka i dużo naprawdę zależy od praktyki działania zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. Zresztą jak rozmawiamy z uczestnikami rynku, to mówią nam, że może dużo się zmienić na lepsze, jeżeli tylko zamawiający wyzbędzie się jakichś nawyków czy przyzwyczajeń, które no, utrudniają życie wykonawcom ubiegającym się o jego zamówienia, więc tutaj jest duże pole do poprawy, do wykuwania takich dobrych praktyk. I Pakt Uczciwości jest doskonałym narzędziem, które może temu służyć, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy patrzeć tylko na prawo, ale też jak podnosić te standardy uczciwości, przejrzystości, które w prawie nie są do końca określone, bo od tego zależy właśnie interes publiczny i też konkurencyjność zamówień. No to od razu jeden przykład. No, prawo na przykład mówi, że no, zamówienie musi być opisane. Tak? No, jak chcemy kupić samochód albo wybudować kawałek linii kolejowych, no to mniej więcej prawo mówi, że trzeba to opisać w jakiś sposób, ale w praktyce często bywa tak, że ci, którzy zamawiają, czyli te instytucje publiczne, które operują naszymi pieniędzmi, takie zamówienia, takie inwestycje, no to tak opiszą tą inwestycję, że no albo trudno w ogóle się zorientować, co to ma być ostatecznie. Znaczy, co ma być tym przedmiotem tak, zamówienia. Dokładnie, tak? I tu od razu się pojawia pole do różnego rodzaju nadużyć, nieprawidłowości, a nawet korupcji. Albo wręcz, no to znana praktyka, no opisują to w taki sposób, że na przykład tylko jeden konkretny wykonawca może to zrobić i to już jest przypadek korupcji po prostu. Czyli Pakt Uczciwości ma też edukować w jakiś sposób zamawiających i wykonawców, jak prawidłowo prowadzić te zamówienia publiczne, tak? Tak jak Marcin mówiłeś, że ma wykuwać jakieś pewne nawyki, to tak tutaj na przykład ma uczyć, w jaki sposób opisywać takie zamówienie?
No na przykład. Znaczy to jest taki instrument szeroko pojętej prewencji, no i tworzenie takich dobrych praktyk, pokazywanie jak dobrze zorganizować zamówienie publiczne, a wykonawcom jak brać w tym udział, jak je dobrze zrealizować, no to właśnie pakt powinien być spełniać taką funkcję. No, ale to wszystko jest pod hasłem prewencji tak naprawdę, no bo jeżeli coś będzie dobrze przygotowane, przejrzyście, zrozumiale, też wykonane w sposób właściwy, no to jakby większa szansa, że unikniemy jakichś poważniejszych nadużyć czy korupcji. No i też pakt ma pokazywać, że może istnieć, czy istnieje ta trzecia strona, czyli ci obywatele, którzy, albo na przykład przedstawiciele obywateli, organizacje, dziennikarze, którzy też mogą tym zamówieniom chcieć się przyglądać i oni też muszą mieć takie możliwości, muszą na przykład, nie wiem, mieć zebrane informacje w jakiś taki przejrzysty sposób o tym zamówieniu, muszą, że tak powiem, mieć jakiś kontakt do osób, które nad tym zamówieniem czuwają i my to jako ten niezależny monitor w naszym pakcie uczciwości staramy się ułatwiać. No właśnie, bo uczestnikiem w tym polskim pakcie uczciwości są PKP PLK jako zamawiający, z USA jako wykonawca i Fundacja Batorego jako właśnie ten obserwator. I jak to się stało, że Fundacja stała się tym obserwatorem i czy rzeczywiście może swobodnie spełniać tą rolę obserwatora? Czy ma ten kontakt do wykonawcy zamawiającego, czy ma możliwość wpływania w jakikolwiek sposób na to, co się dzieje w tym zamówieniu? Ale to zanim jeszcze do tego przejdziemy, no to powiedzmy krótko, czym jest ten pakt. Bo po angielsku to brzmi trochę tak lepiej, Integrity Pact. Po polsku to trudno jest to przetłumaczyć, zwłaszcza słowo integrity, ale najważniejsze jest to słowo pakt. No pakt to jest pewna umowa i ta umowa, pakt jest umową między wykonawcą, zamawiającym, czyli między tym, kto zamawia za nasze publiczne pieniądze jakąś usługę, jakąś infrastrukturę, no różne rzeczy można zamówić, wykonawcą, czyli ten, który dostarcza to, co zostało zamówione, i obserwatorem społecznym, to jest ta trzecia strona tej umowy, którym może być właśnie organizacja, może być grupa aktywnych obywateli, różne, że tak powiem, różni obserwatorzy się znajdują. No i to, co my mamy tutaj do czynienia, no to jest właśnie tego rodzaju trójstronną umową. Dlaczego fundacja i dlaczego akurat te trzy podmioty, dwa podmioty, które wzięły udział? Właśnie to inicjatorem tego całego zamieszania, że tak powiem, jest Komisja Europejska, która po prostu w pewnym momencie też za namową Transparency International, która testowała wcześniej pakt uczciwości w tych krajach rozwijających się, o których Grzegorz mówił, postanowiła sprawdzić, jak działałoby to narzędzie w warunkach europejskiego systemu zamówień publicznych i z tego względu wybrała, czy wytypowała, czy też te same kraje się zgłaszały. W koniec końców jest ich 11, które takie pilotaże paktów uczciwości u siebie przeprowadzają. I ten projekt europejski, w odpowiedzi, czy w reakcji na ten projekt europejski, między innymi również polskie ministerstwo zainteresowało się przeprowadzeniem takiego pilotażu u nas. Komisja Europejska zorganizowała otwarty konkurs, w którym każda organizacja społeczna mogła się zgłosić i wyrazić tak chęć bycia monitorem w takim pilotażu. Ostatecznie tym monitorem została Fundacja Batorego. Jeszcze podkreślmy, że to nie jest projekt, który jest realizowany tylko w Polsce, tylko właśnie w 11 innych państwach Unii Europejskiej na bardzo różnych inwestycjach, właśnie od kolei po na przykład budowę ośrodków archeologicznych, przez jakieś mniejsze zamówienia typu remont jakiegoś obiektu, więc komisja by chciała sprawdzić, jak to w różnych systemach prawnych i w różnej skali i typach zamówień tego rodzaju monitoring społeczny może się sprawdzić. W jaki sposób komisja decydowała o tym, że jakieś zamówienie zostanie wybrane? Czy na przykład to, że gdzieś był projekt tego społeczny? Tego my nie wiemy. Aha, okej. Okay. Czyli to nie było tak, że nie są znane kryteria doboru? Nie, znaczy wiemy, że komisja chciała mieć zróżnicowanie, to na pewno. I wydaje nam się, że... Znaczy nawet nie wydaje mi się, to nie zostało jakoś tam formalnie ujęte w ogłoszeniu o wynikach tego naboru przez komisję, ale wiemy, że komisji zależało akurat w Polsce jednak na tym rynku kolejowym, dlatego że
Aha, wiem, że nie miała specjalnych przesłanek, ale wiem, że dużo pieniędzy jest jednak na... Tak, znaczy to była główna przesłanka, no bo w Polsce jednak bardzo dużo pieniędzy idzie na infrastrukturę, a ten okres, który jest, nakłada się na pilotaż Paktu Uczciwości, pokrywa się z perspektywą budżetową 2014-2020. I akurat Polska otrzymała tutaj ogromne pieniądze na infrastrukturę kolejową i prawdopodobnie uzyska po raz kolejny duże pieniądze na ten sektor, więc tu komisja sobie wybrała akurat w naszym przypadku typ zamówienia, który potencjalnie mogłaby powielać te pakty w przyszłości, jeśli one by się sprawdziły na tym konkretnym. Tak, chociaż połączenie pilotażu Paktu Uczciwości z początkiem realizacji Krajowego Programu Rozwoju Kolei stało się trochę przekleństwem dla paktu, bo przez długi czas mieliśmy problem właśnie ze znalezieniem konsultantów, chociażby inżynierów i prawników, którymi się wspomagamy w naszym monitoringu, ponieważ rynek ich, że tak powiem, wchłonął całkowicie przy takiej ilości projektów kolejowych, które były ogłaszane w tym okresie, kiedy zaczynaliśmy. Bardzo trudno nam było namówić do współpracy jakąkolwiek firmę, która no właśnie miałaby u siebie inżynierów i mogłaby nam służyć specjalistyczną wiedzą, a jeżeli były jakieś osoby chętne, no to ich stawki też trochę przekraczały możliwości budżetu paktu. Więc z jednej strony dobrze, że Komisja Europejska przyjrzała się akurat sektorowi kolejowemu, bo na to idą teraz ogromne fundusze unijne. Z drugiej strony nie pomogło to specjalnie nam z punktu widzenia organizatora monitoringu, który musiał szukać właśnie konsultantów na rynku, gdzie panował boom kolejowy. Czyli przy ocenie tych zamówień pomagają Wam też specjaliści, pomagają Wam osoby, które się na tym znają. I chciałam zapytać w takim razie, jak... Znaczy znają się na materii. Znają się na materii kolejowej. Nie jesteście miłośnikami kolei, którzy... Znaczy to jest ciekawa sytuacja w ogóle, no bo my się znamy mówię ogólnie, na korupcji, na monitorowaniu, na takiej metodologii. Nie znamy się na kolei, ani w sprawach inżynierskich, ani też na aż tak dobrze na prawie zamówień publicznych. To jest bardzo skomplikowana materia, ale z drugiej strony inżynierowie czy prawnicy okazało się, że nie bardzo interesują się tego rodzaju działaniami, więc to też jest ciekawe doświadczenie, bo ten pakt jakby zmusza trochę, jak się mówi po angielsku, na wyjście z pudełka. Tak, obie strony muszą trochę spojrzeć z innej strony na swoje zajęcia, które na co dzień wykonują. Duża część tego paktu to jest analizowanie dokumentacji, tak? Branie udziału w spotkaniach, w różnego typu rozmowach i też przyglądanie się właśnie zamawiającemu i zamawiającym i udało się w jakikolwiek sposób wpłynąć na rzeczywistość, czy rzeczywiście zamawiający, wykonawca biorą pod uwagę wasz udział w tym pakcie, biorą pod uwagę zdanie konsultantów, którzy wam pomagają, czy raczej pakt sobie, wykonawcy zamawiający sobie? Znaczy podkreślmy, że to jest pilotaż, tak? To znaczy mamy jedno zamówienie w Polsce, które sobie oglądamy i być może na podstawie tego pilotażu pakt okaże się tak interesujący dla komisji, że będzie na przykład nakazywała stosowanie tego rozwiązania w innych zamówieniach. Więc jakby to powiedziawszy, no to trochę z góry zakładamy, że nasz wpływ na rzeczywistość jest umiarkowany poniekąd. No ale oczywiście, a druga rzecz polega na tym, że wszystkie strony wiedziały, że biorą udział w tym pilotażu. Będą się na to zgadzały od początku, że właściwie współtworzyły ten pakt, bo ta umowa, ona powstała we współpracy z Polskimi Liniami Kolejowymi, jej takim akuszarem było ministerstwo, nazwę je ogólnie rozwoju, czyli odpowiedzialne za fundusze europejskie. To ministerstwo zmieniało nazwy kilkukrotnie w czasie tego projektu. Więc no to pytanie, czy to zmienia rzeczywistość? No z jednej strony oczywiście, no bo wszyscy biorąc w tym udział, no jakoś tam od razu to biorą pod uwagę, no i być może nie robią tego, co by zrobili, gdyby nie byli obserwowani.
Z drugiej strony, no to się zdarza zapominać, zwłaszcza tak, no różnym stronom o różnych elementach jakby właśnie takiego dobrej realizacji zamówień publicznych, więc to wydaje się detalnie, no ale weźmy na przykład etap ogłoszenia przetargu, tak to. Czyli kiedy zamawiający ogłosił ten przetarg, wykonawcy składali swoje oferty, no to myśmy zwracali uwagę, że jakby sposób komunikowania się polskich linii kolejowych z wykonawcami, no to był taki, że no nie ułatwiał tym wykonawcom życia. No polskie linie kolejowe mają specjalną platformę zakupową, na tej platformie jest spory bałagan, wszystkie pliki są w PDF-ach, trudno się je czyta, odpowiedzi spływają z opóźnieniami na pytania wykonawców i tak dalej, i tak dalej. No niby detal, ale no myśmy na przykład zwracali na to uwagę, nie udało się tego zmienić akurat w tym konkretnym zamówieniu, no ale byłoby dobrze, gdyby jednak po tym pilotażu nie tylko polskie linie kolejowe, ale i inni zamawiający no przemyśleli, jak się mają komunikować, no bo ten sposób komunikowania się z rynkiem, z wykonawcami, no to też powoduje zniechęcenie. Znaczy, ktoś, kto widzi ten tony plików, przez które musi się przekopać, żeby wziąć udział w takim przetargu, a to jest spory przetarg, 500 000 000 złotych wart. Sama dokumentacja to jest jakieś 2000 stron. I jeszcze do tego, jak jest to podane na stronach internetowych w taki sposób, że to człowieka odrzuca, no to czasami nawet duże firmy wolą machnąć na to ręką i poszukać może gdzie indziej zleceń. A jednocześnie nam spada konkurencyjność. No i efekt jest taki, no akurat na tym przetargu konkretnym tego nie widać, no bo tam było kilku wykonawców, którzy złożyli oferty, ale jak spojrzymy na cały polski rynek zamówień publicznych, no to jego główną bolączką jest brak konkurencyjności, bo na jeden przetarg otwarty, nieograniczony, taki, w którym każdy może wziąć udział, to okazuje się, że jest składana najczęściej tylko jedna oferta, nie ma wyboru żadnego. No, a w związku z tym płacimy więcej za różne usługi i budowy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że nie ma żadnej konkurencji, a konkurencji nie ma dlatego, że bardzo wielu wykonawców po prostu w ogóle woli zrezygnować niż właśnie pakować się w takie procedury nieprzejrzyste, słabo komunikatywne i tak dalej, i tak dalej. Jaki wpływ na rzeczywistość miało wprowadzanie Paktu Uczciwości w Polsce? Czy miało rzeczywiście wpływ, czy w jaki sposób wpłynęło na wykonawcę, na zamawiającego, czy coś się wydarzyło oprócz właśnie podnoszenia tych standardów i oprócz wprowadzania dobrych nawyków u zamawiających i wykonawców? Myślę, że wydarzyło się bardzo wiele. Jesteśmy już właśnie czwarty rok w procesie monitoringu i z takich najważniejszych sukcesów paktu, które mógłbym tu wymienić, to jest na przykład wprowadzenie polityki ochrony sygnalistów w firmie ZUE, która wcześniej nie miała żadnej polityki chroniącej właśnie pracowników zgłaszających nieprawidłowości. Później ta polityka też na bazie współpracy z nami została rozszerzona na całą firmę, nie tylko na to jedno zamówienie, które podlega monitoringowi. Została ona też rozszerzona, można powiedzieć, czy zaadaptowana przez podwykonawców, którzy wykonują roboty i usługi w tym monitorowanym zamówieniu. Więc jest to taka zmiana w mikroskali, która ma jednak bardzo duży wpływ na kompetencje właśnie takie antykorupcyjne podmiotów prywatnych. I wydaje mi się, że to, co zaczęliśmy w Pakcie Uczciwości, ono będzie dalej, to będzie dalej kiełkować, jeśli chodzi o właśnie kolejne zamówienia, które będą wykonywane przez te podmioty, tych wykonawców, z którymi teraz współpracujemy. Poza tym inną zmianą, którą na pewno wymieniłbym, jest też to, że zidentyfikowaliśmy pewne problemy charakterystyczne, jak się okazuje, nie tylko dla jednego zamówienia, ale dla całego systemu zamówień publicznych, które dzięki naszym sygnałom udało się w jakiś sposób zniwelować ich ryzyka, powiem tak. To znaczy? Czyli na przykład problem rozpoczynania robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę.
wykonawcy i zamawiający także kierowali się tutaj też z pobudek czysto racjonalnych, tak? Chodziło o to, żeby inwestycje nie stały, żeby cały czas toczyły się roboty, żeby pewne no, procedury administracyjne, które trwają długo, nie blokowały postępu prac, decydowały się na rozpoczynanie robót na tak zwane zgłoszenie. Było to formalnie złamanie prawa, na które zwróciliśmy uwagę ministerstwu. Efektem naszego sygnału była zmiana prawa, która doprecyzowuje, jakie dokumenty są dokładnie wymagane do zgłoszenia robót i która trochę likwiduje taką lukę pozwalającą na to, żeby takie roboty na zgłoszenie, nawet jeżeli to nie jest do końca legalne, były wykonywane. Czy są jakieś szanse, że takie narzędzie jak Pakt Uczciwości zacznie obowiązywać powszechnie? Zostanie wprowadzone do prawa, bądź zostanie wprowadzone na stałe do zamówień publicznych przez Komisję Europejską, przez polski rząd, przez uczestników tych zamówień publicznych? Ja myślę, że są. Że było zabawnie, to taki czynnik społeczny w zamówieniach publicznych u nas już był kiedyś w prawie zamówień publicznych. Może nie w takiej postaci, że on był zupełnie zewnętrzny, bo była praktykowana taka instytucja obserwatorów na etapie prac komisji przetargowych, czyli tych ciał, które wybierają spośród ofert te najlepsze, tych najlepszych wykonawców. Więc tam się zdarzali tacy obserwatorzy i nawet funkcjonowali na poziomie przepisów prawa zamówień publicznych, więc wydaje mi się, że jest. Też w Maksyku na przykład pakty uczciwości zostały wpisane w tamtejsze prawo zamówień publicznych. Powstała taka instytucja tak zwanego świadka społecznego, który jest obecny przez cały proces udzielania zamówienia publicznego aż po jego realizację. Więc widać, że to się da wbudować w prawo. U nas też się okazuje, że to miejsce jest. Myśmy takim pierwszym wyzwaniem, kiedy ten cały projekt ruszał, to było takie pytanie, czy w ogóle nasze przepisy są na tyle, dają swobody, że w ogóle taki zewnętrzny, społeczny obserwator może w tym zaistnieć, czy się ten pakt uda pogodzić z prawem zamówień publicznych. I to się okazało, że się udało. No, nawet udało się znaleźć miejsce właśnie też dla takiego obserwatora w pracach komisji przetargowej. Więc wydaje mi się, że formalnie tutaj jest pole. Wydaje mi się, że potrzeba też jest, zwłaszcza to nam pokazała ta sytuacja pandemii obecna, gdzie wyłącza się nie tylko w Polsce, ale wyłącza się niektóre takie bezpieczniki w systemie zamówień publicznych. Można nagle wszystko, prawda, z wolnej ręki tak zwanej, no przepraszam, źle mówię. Można nagle wszystko bez żadnego trybu zamówić, bo zamówienie z wolnej ręki to jednak jest jakiś tryb. No i wtedy na przykład powstaje pytanie, no skoro tak poluzowujemy te rygory, no to prawo już nie chroni, no to może powinno się chronić właśnie poprzez jakąś obserwację całego takiego procesu. Więc miejsce jest, natomiast no czy to zaistnieje, no to jest taka decyzja polityczna. Poruszając się od góry, no to w Komisji Europejskiej widać wyraźnie, że tam jest chęć jakiegoś zwiększenia zaangażowania ludzi w kontrolę nad funduszami unijnymi, dlatego, nie tylko dlatego, żeby kontrolować korupcję, ale Komisja na różnych konferencjach, w różnych swoich opracowaniach, ona wyraża takie poczucie, że no, ileś pieniędzy z tej Unii Europejskiej płynie, ludzie z nich korzystają, no bo dostają nowe tory, drogi, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale nie do końca do nich dociera, że to są ich pieniądze, że one powinny być wydawane dobrze i że oni powinni o nie dbać. Więc Komisja wyraźnie chce, żeby tego rodzaju instrumenty były rozwijane, bo to nie tylko pomaga w zwalczaniu nadużyć, ale też w pokazywaniu, że to ludzie się składają na te wszystkie fundusze i na te wszystkie projekty, na te budowy, na tą całą infrastrukturę. Więc tam jest chęć polityczna. Czy po stronie polskiego rządu taka chęć jest?
No może tak, znaczy na poziomie urzędników jest, no bo ministerstwo odpowiedzialne za ten projekt, za te fundusze, z których finansowane jest to nasze zamówienie, ono zapowiada, przynajmniej przed pandemią zapowiadało, że chciałoby powielić tą formułę paktu, sprawdzić go na innych zamówieniach. Tak. Więc na poziomie, jak powiedział, dyrektora departamentu, administracji, to tam widać zrozumienie dla tego rozwiązania i widać, że oni widzą ten potencjał. Natomiast czy na poziomie politycznym zostanie podjęta decyzja, żeby na przykład wbudować, stworzyć jakieś specjalne miejsce dla Paktu Uczciwości w Prawie Zamówień Publicznych, no to na razie tego nie do końca widać. No mamy nową ustawę o zamówieniach publicznych, nową ustawę Prawa Zamówień Publicznych, która będzie obowiązywała od przyszłego roku. No i tam nam się nie udało doprowadzić do stworzenia takiego miejsca. Próbowaliśmy podpowiadać, ono nie powstało, ale wydaje nam się, że, znaczy to też jest tak, że to nowe Prawo Zamówień Publicznych, ono też nie utrudni. Znaczy ono akurat w tym zakresie niewiele zmienia. Tak? Jeżeli będziemy chcieli stosować te pakty, no to one mogą być stosowane, powstanie jakiś szymel i on będzie mógł po tym pilotażu i on będzie mógł być brany albo nie brany. Natomiast no my już na tym etapie rekomendujemy, żeby jednak uregulować w jakiś sposób ten pakt, dlatego że nie może być takiej sytuacji, że w Polsce jest kilkaset tysięcy różnego rodzaju przetargów rocznie. Więc gdyby gdyby dla małej części tych przetargów od początku zawsze negocjować ten pakt, robić go od nowa, nawet mając jakieś wskazówki już po tym naszym pilotażu, to byłoby to strasznie trudne i czasochłonne. Więc jakieś elementy tego paktu powinny zostać zapisane w prawie, dlatego żeby już pewnych rzeczy od początku zawsze nie uzgadniać między tymi trzema stronami, między wykonawcą, zamawiającym i tym obserwatorem społecznym, więc on wymagałby jakiegoś uregulowania w prawie, a czy to się stanie, czy nie, no to zobaczymy. Może się zdarzyć tak, że komisja takiej się spodoba wynik tego pilotażu, że umieści to w kolejnej dyrektywie dotyczącej zamówień publicznych i wtedy państwa członkowskie będą musiały coś z tym zrobić. Pytanie, czy będzie tyle organizacji chętnych, żeby to monitorować, bądź brać udział w każdym z zamówień. Bo wtedy zostaje problem tego, kto miałby być tym monitorem społecznym. Tak naprawdę. No tak, to jest pytanie o potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Ale to jest rzecz do przemyślenia, bo to jest też koszt. Znaczy ten monitoring, to nie ukrywajmy, to nie jest robiony pro bono. Tak? Znaczy komisja zrobiła pilotaż, wydała na to ileś pieniędzy, które są jakimś promilem w stosunku do wartości tych inwestycji, które są monitorowane. W tych 11 krajach to jest prawie miliard euro wartość tych inwestycji. Ten nasz przetarg polski to jest szacunkowa wartość 500 000 000, ostateczny to gdzieś tam w okolicach 400 tysięcy wyszło. 400 tysięcy, tak? Tak, 400 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych. Natomiast ten nasz monitoring to nie jest nawet ułamek procenta nadzoru budowlanego nad tym projektem. Znaczy kosztów nadzoru. Kosztów nadzoru budowlanego. Więc jeżeli on miałby jednak zapobiec czemuś złemu na takiej inwestycji, to są koszty, które warto ponieść. Wydaje mi się, że są koszty, które warto unieść i one powinny być wbudowane po prostu w wartość takiego zamówienia. I tu by się znalazły podmioty, które by zechciały monitorować takie zamówienia, organizacje, stowarzyszenia, może, no my tu mówimy o projekcie budowlanym. No tak, zamówień jest dużo więcej, tak. dużo więcej jest ja obszarów. Ja osobiście, jeżeli miałbym wrócić do początku tego projektu, zresztą wtedy to jakoś podpowiadałem, no to ja uważam, że rynek zamówień IT, czyli wszystkich dotyczących internetu, oprogramowania, no to jest miejsce, gdzie jest największe jednak ryzyko i wartość tych zamówień może jest mniejsza niż torów kolejowych czy autostrad, ale jednak też niebagatelna.
A tam, no, ponieważ po stronie administracji publicznej jest bardzo mało wykwalifikowanych osób, które nawet potrafią przygotować opis takiego zamówienia, a po drugiej stronie są świetni informatycy i bardzo sprawne firmy, które niekoniecznie muszą wszystkie uczciwe chwyty stosować, to tam taki nadzór społeczny mu się przydał, bo też z drugiej, z trzeciej strony jest sporo aktywistów z branży IT, którzy mają zdolności, może... Którzy chętnie włączą się. Jeszcze wracając do tego pytania o to, czy jest miejsce w prawie dla paktów, to wydaje mi się, że jak najbardziej. O tym już Grzegorz wspomniał, że mamy nowe prawo zamówień publicznych, które będzie obowiązywało od początku przyszłego roku i nawet jeżeli tam pakt się nie znalazł i żadne takie metody społecznej obserwacji nie zostały uwzględnione. To jednak warto zwrócić uwagę, że przynajmniej w moim mniemaniu Pakt Uczciwości może doskonale wspomagać realizację tych przepisów, chociażby w zakresie takim jak sporządzanie raportu z ewaluacji wykonywania danego kontraktu, danego zamówienia. W nowym prawie zamówień publicznych taki przepis się znalazł, który mówi, że dla tych wyjątkowo ryzykownych zamówień zamawiający będzie miał obowiązek sporządzenia takiego raportu. Wydaje mi się, że wiedza, informacje, które może dostarczyć właśnie taki niezależny monitor dla celów sporządzenia tego raportu i w ogóle dla oceny tego, jak to zamówienie przebiegało i jakie wnioski na przyszłość i dla przyszłych zamówień można wysnuć właśnie z tego konkretnego przypadku zamówienia. No to jest jakby też bezcenny wkład i warto też w tym kontekście już zaprojektowanych i niedługo wchodzących w życie przepisów myśleć o pakcie uczciwości. Czyli podsumowując, pakt tak, ale dla rzeczywiście ryzykownych zamówień, dla wybranych albo lokalnie. Czy to trzeba przemyśleć formułę tego paktu, no bo tak jak on u nas został stworzony na potrzeby dużej inwestycji, jeszcze podkreślę, 500 000 000 to jest ogromna inwestycja, to tak, znaczy zresztą no bywa, że tam właśnie na dużych inwestycjach mówi się o nich czasami takie białe słonie, no to dochodzi właśnie do największych nadużyć. Natomiast tu się zgodzę, że również i w małych, w przypadku małych przetargów lokalnych też byłaby to formuła do zastosowania, tylko że wtedy trzeba byłoby ją uprościć po prostu. Ten nasz ograniczyć pakt, jakiś tak. zasób osobowy, ograniczyć głębokość jakby. No i też i koszty i tak dalej. No trzeba byłoby przemyśleć te wskazówki. No, dla przykładu, no, ten nasz pakt w sensie fizycznym to jest umowa między fundacją a Polskimi Liniami Kolejowymi, która ma kilkanaście stron i została przygotowana przez prawnika. Do tego jest specjalna część wbudowana w umowę między Polskimi Liniami Kolejowymi a wykonawcą, która też musiała zostać przerobiona przez prawnika. I jest jeszcze trzecia część między Polskimi Liniami Kolejowymi a tak zwanym inżynierem kontraktu, czyli taką instytucją, która sprawuje ten nadzór budowlany nad tą inwestycją, taki bieżący, tak to ujmijmy. Więc to jest dosyć skomplikowana konstrukcja, tak? To więc jeżeli mielibyśmy tego rodzaju twór proponować na, nie wiem, przetarg, na monitorowanie przetargu na drogę powiatową, to myślę, że powiat nie byłby zainteresowany, ale istnieje możliwość, żeby to zrobić prościej, taniej, a też z zaangażowaniem ludzi, którzy gdzieś tam w tym powiecie działają, im zależy, żeby ta droga była zrobiona w rozsądnych kosztach, w dobrej jakości i żeby ich pieniądze nie zostały zmarnowane przy tej okazji. Ja mam jeszcze takie dwa już ostatnie pytania. Jedno to, czy fundacja, czy jakby efektem tego paktu uczciwości będą jakieś takie rekomendacje, w jaki sposób wprowadzać ten pakt może w prostszych zamówieniach, albo czy jakiś taki właśnie szymel, o którym mówiliście, który pozwoli na wprowadzenie tego w prostszych zamówieniach. A druga rzecz to jest, jaki tak naprawdę ma wpływ na życie zwykłego Kowalskiego taki pakt uczciwości, bo cały czas mówimy o tym, że to jest taki poziom dosyć wysokiej specjalizacji jednak udział w takim monitoringu. To ja może od końca tylko pociągnę, że no zwykły Kowalski teraz dzięki paktowi nie zderzy się z taką sytuacją, że ktoś mu wybudował tory za oknem, dlatego że skorzystał z tak zwanego zgłoszenia
że coś buduje wysłanego do Urzędu Wojewódzkiego i sobie to wybudował. No bo teraz, żeby takie zgłoszenie wysłać i na tej podstawie takiego zgłoszenia zrobić Kowalskiemu tory pod oknem, no to jednak będzie musiał się bardziej na gminy stykować, więc prędzej zaczeka na to pozwolenie na budowę, które Kowalski będzie mógł protestować i może na przykład jakoś naprostować tą inwestycję. Dokonała się zmiana w prawie, więc dzięki temu monitoringowi mamy na przykład takie osiągnięcie. A bardziej perspektywicznie, no to komisja dostanie raport, który powie, że to ma jakiś potencjał i można to powielać w taki czy inny sposób. Rząd też go dostanie, ale to jest projekt unijny, więc komisja będzie pewnie myśleć ewentualnie w kategoriach takich, żeby to wbudować unijne fundusze. Jakieś unijne rozwiązania ewentualnie. Trzeba powiedzieć, że cały czas pracujemy. Teraz właśnie jesteśmy w takim momencie, że będziemy wydawać raport z monitoringu za ten pierwszy okres trwania inwestycji, czyli przetarg i moment do podpisania umowy z wykonawcą. I tutaj już mamy sformułowane pewne rekomendacje adresowane właśnie nie tylko do naszych partnerów z projektu, czyli PKP PLK czy ZUE, ale też rekomendacje, które mogą zostać spożytkowane właśnie dla celów reformy całego systemu zamówień publicznych i też w tym kierunku działamy, żeby na podstawie tego jednego przypadku móc jak najwięcej, czy starać się jak najwięcej powiedzieć, czy starać się jak najwięcej podpowiedzieć całemu rynkowi zamówień publicznych, bo absolutnie zamówienie, które monitorujemy, nie jest żadnym wyjątkiem od reguły i problemy, które się tu zdarzają się też na innych kontraktach. Więc cały czas staramy się iść w takim kierunku systemowym. Poza tym, myśląc też o tych organizacjach, które kiedyś w przyszłości może zechcą postawić się w naszej roli i zostać takim monitorem społecznym, też cały czas rozwijamy metodologię monitoringu, starając się pokazać, jak my to robiliśmy, z czego korzystaliśmy, jakie błędy popełniliśmy, po to, żeby tych błędów po nas już nie popełniać. I wydaje mi się, że też o taką publikację tej metodologii się pokusimy, oczywiście jakieś wytyczne do tego i jesteśmy jak najbardziej otwarci na kontakt, na współpracę z organizacjami, które są zainteresowane inicjatywami typu Pakt Uczciwości, żeby się to do nas zgłaszały. My jesteśmy bardzo chętni też dzielić się wiedzą, doświadczeniami i wspomagać właśnie proces rozwoju Paktu Uczciwości w Polsce. Dziękujemy, że zostali z nami Państwo do końca. Zapraszamy na nasze kolejne rozmowy oraz na naszą stronę paktuczciwości.pl.